Aleksandrowianin Bartek Grzanek w finale Mam Talent. No, bracie, wielkie gratulacje. Powiedz, co dalej. No, przede wszystkim to chciałbym podziękować wszystkim. Wszystkim Aleksandrowianom, którzy wierzyli, że to się uda. Wszystkim swoim uczniom. Wszystkim. No, prosili mnie trzecia B, więc wszystkich pozdrawiam. I drugą B, i pierwszą A, i pierwszą B też pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Całą szkołę. Dziękuję. No i co dalej? No, teraz chwila refleksji. Co ja takiego narobiłem, tak? A później zobaczymy, No muszę wybrać ufrywa na finał. Ale nie było tak łatwo, bo od początku tego tygodnia poprzedzającego twój półfinał w Mam Talent, no, miałeś problemy zdrowotne, a jednak udało się, wykurowałeś się i świetnie wystąpiłeś. No ja mam pecha niestety, w ogóle tego typu programy są o tej porze roku, gdzie ja najczęściej łapię jakieś infekcje tutaj, także no, ale na szczęście udało się to ugasić. Nie forsowałem się, nie przeginałem z treningiem, więc jakby udało się jakoś dzisiaj wyjść i wydrzeć się na pana Roberta. Czy w Aleksandrowie spacer z Agnieszką Chylińską jest aktualny, czy będzie coś więcej? Nie no, spacer, bo ja myślę, że jesteśmy umieni, no chyba wszyscy widzieli. Powiedz mi, Rafał Brzozowski był dzisiaj też na scenie, pomagał ci, wspierał. Czy to koniec zespołu, twojego udziału w zespole Rafała Brzozowskiego, czy początek jakiejś nowej ery, nowej współpracy? No nie, nie myślałem o tym jeszcze. No, nie sądzę póki co. Wszystko jest po staremu, a ja zaczynam iść swoją drogą. Natomiast na razie wszystko jest, wiesz, no, jesteśmy nadal kumpami, przyjaciółmi i nadal współpracujemy. A przy okazji ja pracuję nad swoją płytą, swoim materiałem. Jak teraz będą twoje następne dni wyglądały? Czy kładziesz się do łóżka i wykorujesz już tak na 100%? Czy wracasz do pracy w roli nauczyciela angielskiego w Aleksandrowie? Jutro wracam do rodziny. Muszę wyściskać dzieciaki, żonę. Podziękować im za to, że, no, że też mnie wspierają, że tak mnie nie ma długo. Muszę to jakoś, kurczę, strasznie za nim tęsknię. Ale dzisiaj była duża grupa z Aleksandrowa, twoich fanów. Byli głośno i opłacało się. No tak, w ogóle byli najgłośniej, mam wrażenie. Super, super, to akurat ekstra. Dziękujemy bardzo. Bartek Grzanek, aleksandrowianin w finale Mam Talent. Myślę, że widzimy się po finale w równie dobrych nastrojach. Twoje trzy zdania do mieszkańców Aleksandrowa i wszystkich tych, którzy na ciebie głosowali i mają zamiar głosować w finale. Słuchajcie, no, czekajcie na finał. Pokażemy, co potrafimy. Tyle.